Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnym odcineczku z Star Wars Jedi Ocalały. Tak, lecimy już teraz tam, musimy dolecieć, więc no cóż, bierzemy tego ptoka. Próbujemy się podnieść. Na tyle. I tędy, tutaj. Nieźle. To wy se tam walcie. Oni się tam walczą. To my se echo weźmiemy. Za ten czas? Zaczynam się martwić o ten projekt. Jestem za to zrobić. Naszą rolą jest wątpić. Nawet padawani czują, że coś jest nie tak. Szkoda na ciebie czasu. Nie, dziękuję. Zapłacisz za to. Smacznego. I co? Dalej było smacznego? Bo według mnie nie. Nie było nic smaczne. Dobra, teraz musimy stąd wziąć jakoś ten relikt. A. Woda nam to nie umożliwia, tak? Tu jest! Ledwo mnie tracą. Czas cię dobić. Nawet o tym nie myśl. Jeszcze coś? Oni mają coś za dużo do powiedzenia ostatnio, co nie? Witaj, Jedi. Wrogowie pokoju zagrażają pograniczu galaktyki i naszej republice. Gdy przekroczymy otchłań, Tanalor może stać się naszym bastionem. Symbol nadziei i sprawiedliwości dla zewnętrznych rubieży. Tanalor był dla niej czymś więcej niż misją. Był marzeniem o lepszej przyszłości. No tak. Tylko teraz jak mamy to przenieść? My mamy tutaj to. Nie zdążę tak zrobić. Ha. No i tutaj mamy teraz pech. Ale? Jeżeli dobrze ustawimy, to powinno nam się zblokować. Dobra, więc mamy jedną rzecz załatwioną z... Musiałem to rozwalić. Sorry, ale musiałem. Dobra, bi. Interakcja. Co tutaj będzie? Tego już nie wiem. Życie chyba. Albo jakaś moc. Precyzja.
i echo. Co ci tyle zajęło? Przybyłam tak szybko jak mogłam. Mój mistrz mnie wstrzymał. No, o to nie musisz się martwić. Przynajmniej tutaj. Czy my coś tutaj mamy nowego? Dobra, tylko ta... To po co mamy tutaj? Nie wiem, po co tam było. Taki dodatek? Jak ja spróbuję to pociągnąć... Nie mogę. Ha, ha, ha. I tu jest właśnie ten pies pogrzebany. Panie. Patrzcie teraz. Pyki, już nic nie ma, co nie? Czy my coś tutaj potrzebujemy? Nie, bo już mamy to odkryte. Dobra. Mamy już wszystko odkryte. Nie to. Dobra, mamy już. Teraz gdzie tutaj musimy to zniszczyć? Tutaj. I mamy. Teraz możemy dotrzeć na szczyt. Dobra. Niech się tam będzie. Tylko zanim dotrzemy na szczyt, to ja chcę tutaj jeszcze. No tutaj jest jakaś kryjówka. Bo to jest przejście takie. Tutaj. Pogłoska. Ale co to jest za pogłoska? Aha, dziwną parę. Ale i tak bym to sprawdził. Co?
Czy to był smoke crate? Aha, i tutaj bym musiał dojść, żeby później tutaj pójść. Dobra, ale to jest pogłoska tylko, więc ja to później może zrobię. Bo to jednak nie fabularnie. No wiadomo, jakieś tutaj rzeczy są. Wow, dobra, to było głupie. Okej, czyli znajdźka. Broda i wąsy. O! Magma. Ajajaj. Dobra. Dobra, już muszę się uleczyć. Dobra, teraz mi się udało. Dobra, więc możemy tutaj odskoczyć. Ja bym chciał tutaj wylądować. Tak, to ja. Uważaj, gdzie patrzysz, chłopcze. Straszliwe ryby Rej otumaniają ofiary oślepiającym rozbłyskiem. Ale ty masz na to pewnie sposób, co? No właśnie. Czasami zapominam, że masz jeszcze mleko przy skrzelach. Ryba Rej kusiła już i mniej dobrotliwych rybaków. Okej, no dobra. Poznałem szlachcica, co zamierzał zdobyć sobie jedną jako zwierzątko. Wow, ryba Rej. Fajna. Nie miała tyle szczęścia. Podczas gali poszła z rybą Rej na paradę, a gość honorowy, senatorka, straciła wzrok, zaglądając do zbiornika. Zaślepiona przez chciwość, co? I to bardzo. Ryba stanęła okoniem. Wygardle. Wystarczy. Tadam. O czym to ja? A, tak, tak. Z uwagi na mój bajeczny dryk wędkarski zabrano mnie na spotkanie z tajemniczą Ondan. Wciąż to pamiętam. Malutki skuwa prowadzony do czarnej... Dobra, dobra. On tam sobie pogada. Ja chcę sprawdzić jeszcze bazę danych. Flora i fauna.
Dobra, mamy dwie ryby. Nasiona. Dobra, ja myślę jeszcze zobaczyć personalizację, podróż, ekwipunek. Dobra, w ekwipunku. Ile mamy tych sadzonek? 26 na 45. Z 12. 8 na 50. 15 na 6. 27 na 100. Dobra. Jak noc jaskini. Ledwie dostrzegłem postać lśniącą w blasku księżyca. Potarłem ślipia, jak majtek szorujący pokład, i oto ujrzałem ją. Wielką, z olbrzymimi mackami wystającymi z cielska, jak przewody paliwowe z baku. Jedna z macek wystrzeliła w powietrze, przeleciała mi nad głową i bam! Prosto w cymbał! Tak mi rzekli. Wytoczyłem się z jaskini chwiejnym krokiem, jak szczur lądowy na pierwszym rejsie. Ale stało się też coś innego. Wydaje mi się, że gdy macka mnie walnęła, on tam coś mi wyciągnęła prosto z mózgu i włożyła tam coś innego. Włożyła ci coś do mózgu? Tak, subtelną sztukę łowienia ryb. Sztukę koncentracji. A w mroku, gdy za towarzystwo ma się jedynie zarost na poliku, ta koncentracja jest kluczowa. Od tego dnia, to na pewno, zarzucałem spławik do lodowatej wody, wyciągałem rybę za rybą. 3 razy na 7 prób. To mniej niż połowa. Mieszkańcy mojej wioski mawiali, że to ja ocalę ich przed wielkim rybim głodem. Nie wiedziałem jednak, że do naszych brzegów zmierzał już grapnel. Zakładam, że to nic dobrego. Może tak, młody, a może nie. Ale to jest historia na inną chwilę. No spoko. Ważne, że już ciebie mamy. No, twarda skóra. Dobra, więc tu jeszcze nasiona. No to lecimy teraz. Już myślałem, że spadnę, co nie? Dobra, medytacja, bo jesteśmy na dziedzińcu. Wielki dziedziniec. Myślę, czy by nie odpocząć. Odpoczynek sobie zrobimy. Bo tu może być naprawdę ciężko. Dobra, musimy teraz dostać się tutaj. Się dowiedzieć, o co biega. Później będziemy wracać, to sobie będziemy tutaj i od razu to zrobimy, pogłoskę. Tutaj jest chyba ten Ragnarok. Znaczy Ragnarok. Ten. Jak on ma? No nie pamiętam teraz. Ten jeden z wędrowców. Tak, tak. No dobra, no to lecimy jeszcze tutaj, posprawdzamy, czy czegoś nie ma. Poszukajmy w środku. Może to co ja. Czyli szukasz wszystkiego, co się tylko da. To by było najprościej, co nie? Ale ten styl mój walki jest bardzo fajny. Ten ciężki. Co to jest? Główna rezydencja. Nie da się tam wejść? No trudno.
Dobra. Wreszcie cię spotykam! Co za czubek! Zarewisa! Skończyły się pomysły! Ukusz się! Serio? Pomożesz? No. Nie tak prędko. Oddaj się. Tobie. Kolejny jeździec z mieczem świetlnym. Dagan musiał ich po coś wysłać. A my podążamy tym samym tropem. Co tam jeszcze skanujesz? Najważniejsze, że nam się udało. Przejdę. Dobra, ale jeszcze tutaj nie skończyłem. Dobra, tam będziemy mogli za chwilę zrobić. Wiecie co? Ja się tylko cofnę sobie zapisać. Awaryjnie. Zatrzymaj się. Medytacja. Kurde, no, niby taki jeździec, ale ekwipunek, pokażcie mi ekwipunek, czy mamy dwa? Nie no, znaleziono. No dobra, ona jest tutaj, tak? Mi bardziej chodziło o to, żeby odbierać tej graty. No dobra. Jeżeli ono tak chce, to tak. Tutaj musimy przejść, tak? Kolejne z tych urządzeń. To też jest zepsute. Piękna muzyka. Zbliża się! Zniszcz go już! Nie! Czekaj! Aha! Czy to ty byłeś? Santari! Kolejne urządzenie Santari. Dagan zabił Jedi za jego zniszczenie. Myślę, że one mogą być kluczem. Zanieśmy to z powrotem do mistrza Kurtowy. To może być klucz. Ale czekaj. Tyle miejsca. Tyle wszystkiego. Ja coś podejrzewam, że tam będzie jakiś problem. Niepowstrzymany jak zawsze, Bidi. No, sprawdzaj wszystko. Ta pal chyba też ją miał. To okno prowadzi z powrotem na zewnątrz. Przyda się echo. Trzymaj je! Uwaga!
Chris. Powinniśmy zabrać to na Jedę. Mistrz Cordova zechce spojrzeć na to znalezisko. Kolejne. Trofeum. Znaczy trofeum. Esencja. Celność. O. Czyli mamy tu już wszystko, tak? No nie, bo bym mógł się cofnąć tam. Tam zdobyć następne rzeczy. I to by było coś. Tak, wtedy bym mógł na spokojnie polecieć stąd. Dobra. Tutaj mamy to, tak? Dobra. No dzień dobry panu. No znudzisz się mną? Dobra. Dobra, tam padłeś. Rzucaj! No to rzucaj. Dobra, na razie nie wiem skąd tam wziąć w ogóle tą energię. Bo wątpię, że mi się udało tamtąd tu dorzucić. Albo bym stamtąd mógł przelecieć. Szczeli tutaj. A nie, dobra, przecież tutaj mam. Jestem ślepy, co nie? Nie pamiętam. Nie miałem tą esencję.
Zanieśmy ten dysk danych do Zee. Ej! Wow. Ty mi rozwaliło, co nie? Co to będzie mieć? No coś ciekawego? W tej esencji? Esencja zdrowia, o! No to gites. Jeszcze kawałek więcej. No to się opłacało. Mnie rozwaliło to, że właśnie tak mnie potraktował. Dzięki za przejażdżkę. Dobra, my tutaj następny. Dobra, możemy teraz wracać na spokojnie do naszego tutaj, do tej misji pobocznej i z powrotem później na statek. Więc no cóż, dojdziemy do punktu jakiegoś zapisu, takiego szybkiego i będziemy kolejny odcinek już nagrywać, znaczy ja będę nagrywać, więc to zobaczycie dopiero później. Nie wszystko wam mogę od razu pokazać. Dobra, jestem ciekaw w ogóle, co tutaj za smok tutaj jest. Podejrzewam, że jest smok crate. Tak, ja. To jest kolejna esencja. Dalej! Dobra, echo. O, przestań marudzić. Już kończę. Na pewno? Oj, gotowe. Cóż za rozpiętość. Jak na szybołowa przystało. Pewnie potrafisz oblecieć Kobo dookoła, co? Okej, zmykaj. Odwiedź mnie czasem. No, to na pewno. Tyk życia. Rome urwisko. Ruszamy. No dobra, to było głupie.
Ohoho. Wow. Rzucaj! Da się zdolności zmienić? O kurde. Dawaj, dawaj. Kurde, trafił mnie. Dobra, to tylko rozwalimy. Nie ma to tamto. Trzeba go rozwalić. O, mi zabrał punkty. Dobra, zamiast podwójnego miecza to ja sobie szybko zmieniamy zdolność na pistola. Ja nie będę się tam szczypał z tym chłopem. Umiejętności? Chyba tak. Nie, nie. Nie jest umiejętności. Podstawy. Tutaj zmieniamy. Kurde, szkoda. Kurde, szkoda, że nie mogę właśnie. A dobra, mogę strzelać. Dziękuję. Brawo, co?
wojowniku! No jestem przecież. Nie widziałam takiej walki od czasu mistrzostw. Wow. Jesteśmy twoimi dłużnikami! Co tu robicie? Szukaliśmy największych, najsilniejszych bestii do walk! Zwycięzca bierze wszystko! Na naszym stole holotaktycznym, oczywiście. Holotaktyka, Tak jest! Pomogłeś nam zebrać potworne dane do naszej gry? Gdy tylko znajdziemy dla siebie jakiś spokojny kąt. Mój przyjaciel może będzie zainteresowany. Prowadzi salon Pailuny. A, tak. Ten salon bazylu wędrowca. Uli. Ta nora? Nie wiedziałem, że jest otwarta. Dobra, niech będzie. Z chęcią zaprezentujemy holotaktykę u Pailuny. Trochę rozruszamy to miejsce. Zbierajmy się, Tulimu. Wszystko w swoim czasie, Bima. Do zobaczenia. Dobra, więc co? Tutaj mamy załatwionych. Więc... my praktycznie już tutaj nic nie musimy robić. Bo tego zabiliśmy. Tutaj były jakieś echa, nie. Więc my też zakończymy tutaj odcinek, co nie? Znaczy nie tutaj. O co to jest w ogóle? Dobra, wracamy powoli do domu, jak to się mówi. Muszę zajrzeć w głąb siebie. Ale co? Tutaj zakończymy za odcinek, więc to było na tyle, kochani. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się do następnego odcinka i niech moc będzie z wami.